Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z gry World of Warcraft. W patchu 8.3 otrzymamy dwie nowe sprzymierzone rasy, jakimi są Vulpery oraz Mechagnomy. W tym materiale dowiecie się, jakie trzeba spełnić wymagania, aby je odblokować, jakie mają racjale z pełną wizualizacją oraz jakimi mogą być klasami. Zatem nie przedłużajmy, ja jestem Kocur i zapraszam was na materię. Zatem zacznijmy od wymagań, jakie musimy spełnić, aby odblokować nasze sprzymierzone rasy. Dla Vulpery musimy mieć wbite Exalted w reputacji Voldunai oraz zdobyć achievement Secrets of the Suns. Musimy również ukończyć quest chain wprowadzający Unlikely Allied, który otrzymamy w patchu 8.3. Dla Mechagnomów musimy mieć wbite Exalted w reputacji Rust Bolt Resistance oraz zdobyć achievement The Mechagonian Tread. No i tak jak u poprzedników musimy zrobić quest chain wprowadzający, który nie trwa jakoś kosmicznie długo. Zarówno reputację, jak i achievy możecie już zdobywać i przygotować się na przybycie przyszłych sprzymierzonych ras, zatem do roboty, panie i panowie. Przejdźmy teraz do klas, jakimi mogą być Vulpery oraz Mechagnomy. Vulpery mogą być Hunterem, Magiem, Monkiem, Priestem, Rogalem, Szamanem, Lokiem oraz Warriorem. Mechagnomy mają podobne zestawienie oprócz Szamana w swoich szeregach, czyli Hunter, Monk, Priest, Rogal, Lok oraz Warrior. No i oczywiście w patchu 8.3 każda sprzymierzona rasa oraz Pantareni będą mogli być Rycerzami Śmierci. No i przejdźmy teraz do Heritage Armor, które zdobywamy levelując naszą postać od 20 do 120 poziomu. Jest to unikatowy set, który możemy nosić na wszystkich naszych Vulperach oraz Mechagnomach, jakie zrobimy w przyszłości. Zobaczmy, jak one wyglądają w praktyce. Zapraszam! Teraz czas na racjale, zacznijmy od naszych lisków. Pierwszy skill, Bag of Tricks, ma on 1,5-minutowy cooldown i można go używać na przeciwniku, zadając mu obrażenia albo na naszym sprzymierzeńcu, po prostu go lecząc. Ramage Your Bag jest to 5-sekundowy cast z 5-minutowym cooldownem i prawdę mówiąc, z ręką na sercu nie wiem co robi. Zarówno na PTR, jak i w necie średnio są o tym informacje, zatem chyba będzie trzeba poczekać dopiero do patcha na efekt tej umiejętności. Kolejny skill to Make Camp, jest to stworzenie obozowiska w każdym miejscu, które chcemy, widoczne dla wszystkich graczy przez 5 minut. Działa on na podobnej zasadzie co nasz Hearthstone, tylko że z 60-minutowym cooldownem. Nasze obozowisko oraz Hearthstone nie mają wspólnego cooldownu. Dodatkowe pasywne racjale dają nam 1% zmniejszonych obrażeń od ognia. Otrzymane obrażenia od pierwszego uderzenia przeciwnika zmniejszone o 5% naszych ogólnych punktów życia oraz mamy szansę na dodatkowy drop z humanoidowych mobów. Przejdźmy teraz do racjali mechanicznych gnomów, które już od 24 poziomu otrzymują dwie fajne umiejętności. Pierwsza z nich, Hyper Organic Light Originator, przywołuje nasze klony, które wkurzają naszych przeciwników. Jest to instantowa umiejętność z 3-minutowym cooldownem. Druga umiejętność pozwala nam na otwarcie wszelakich drzwi oraz skrzynek, do których wymagany jest 600 skill level. Kolejna umiejętność to Combat Analysis, która daje nam co 5 sekund 50 primal stats, które mogą zestakować się aż do 8 staków. Mastercraft, pasywny skill, który robi z nas przenośne kowadło, ognisko czy też kuźnię, co jest idealną rzeczą dla naszych profesji. Rearm, jeśli nasze HP spadnie poniżej 20% życia, instantowo otrzymujemy heal za 20% wartości naszych ogólnych punktów życia. Efekt ten działa raz na 2,5 minuty, co jest całkiem spoko defensywką. I jak tam panowie i panie, nie możecie się już doczekać nowych sprzymierzonych ras? Co planujecie levelować? Jaką klasę? Może zrobić jakieś wspólne wbijanie poziomów? Co o tym myślicie? Jeśli jesteście na tak, napiszcie o tym w komentarzu pod filmem. Z mojej strony w tym materiale byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że okazał się on dla was pomocny oraz przydatny. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji, aby być na bieżąco z nowymi filmami. Dzięki wielkie za uwagę oraz poświęcony czas. Do usłyszenia, na razie, cześć!